Program Twoja twarz brzmi znajomo, doczekał się już wielu edycji. Zmieniają się uczestnicy, zmieniają się jurorzy, ale czy jest trochę tak, że czuć jakąś pewną pustkę po tym, jak już dwa lata nie ma pana Pawła, ponieważ jednak wiem, że i prywatnie byliście ze sobą dość blisko. Zawsze to jest bardzo bolesne, że odchodzi kumpel, przyjaciel. Na pewno odczuwamy tę pustkę, z tym, że to jest program rozrywkowy, w związku z tym nie można tego tak rozpamiętywać. Czasami sobie właśnie tak siądziemy, wspominamy Pawełka, od czasu do czasu wrzucamy jakieś filmiki z nim jeszcze, jakby żyli, albo czasami nawet, jak na potrzeby programu są powtarzane jakieś występy archiwalne, to tam Paweł uśmiechnięty jest. Bardzo rzeczywiście nam go brakuje, był od początku z tym programem. No ale to niestety to jest znowu taka rzecz, że wiemy wszyscy, że niezależnie czy mamy 18 lat, czy 58 jak ja, no, że jest jakiś kres. To jest bardzo trudne. I w ogóle też musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę to cierpią ci, którzy zostają na tym ziemskim padole, a nie osoba, która odchodzi. Osoba, która odchodzi, bardzo często ma już spokój. I Paweł cierpiał bardzo. I on... To wszyscy myśmy płakali po nim, a Paweł prawdopodobnie... Bez bólu jest w lepszym miejscu. Jest w lepszym miejscu, tak mi się wydaje. Jestem, no chciałbym w to wierzyć, ale na pewno i dla osób niewierzących, czy wierzące, czy niewierzące. Wierzące osoby myślą, że jest w lepszym miejscu, a niewierzące przynajmniej myślą, że nie cierpi. I to jest taki wspólny mianownik, który... No, ale pan by tak... Nie spodziewałem się tego pytania, a mnie aż tak... No, wspomnienie Pawła, zawsze jak wspominam, to się wzruszam. Także... Po prostu bardzo piękny i dobry człowiek. Tak, tak właśnie, tak uważam, że tak. I bardzo się z nim związałem, żyłem i cieszę się, że mogłem go poznać w swoim życiu.